urodziłem się kilka lat przed wojną. Ukończyłem technikum budowy traktorów w Ursusie. Jest to bardzo poetycka nazwa, prawda? I piszę drobne teksty satyryczne, humorystyczne od 1953 roku. Nazbierało mi się tego dość sporo. Publikowałem w wielu, wielu pismach. Obecnie w antologiach też. I mam około 70 wydań ogólnych. Własnych książek wydałem 8. I no mam żonę, mam syna i mam jedną żonę, jednego syna, no i ja też jestem jeden. I mieszkam w Wilanowie. Znany problem, fraszka. Problem, przyznaję, wcale nie nowy, więc podam tylko tu zjawisk kolei. Kiedy sodowa uderza do głowy, wypiera z niej olej. Nagrobek pijaka. Po całonocznej, chustrznej libacji stracił zupełnie zmysł orientacji. Rzecz tajemnicy nimbem osnuta, jak trafił przewrotna natura. Nie spał nocą przed występem. No cóż, nerwy ludzka rzecz. Podczas meczu też napięte nerwy miał, a przez kryzys szczególny. Dobrze zarabiam, lecz wyznam skrycie. Poza pomogę wniosłem podanko, bo mi nie, nagminnie braknie na życie z rozrzutną żoną, żąbie szalony pomysł. Na długo przed datą ślubu wpadł mi pomysł wprost szalony, by zostać prezesem klubu miłośników mojej żony. Moskaliki. Kto mi powie, że wśród Włoszek nie ma takiej, która bredzi, poda mu trujący proszek, zanim pójdzie do spowiedzi. Kto o ruskich rzekł sołdatach, że to ludki są zielone, będzie miał tuż po roratach wszystkie grzechy opuszczone.